Wszyscy siedzimy w domach, powoli zaczyna się nam chyba nudzić, nie? No, mi już bardzo. Więc wpadłem na taki pomysł, żeby pokazać Wam motocykl dźwigniowy, troszeczkę od innej strony, od jego wewnętrznej strony, budowy, to o czym często gęsto mówimy w telewizji, to czego się nie dopowie w telewizji, czego nie rozumiecie. Tutaj przełożymy na to, żebyście zobaczyli to na żywo. Miejmy nadzieję, że Wam się to spodoba, to wprowadzimy może taki cykl programów, jakiś kącik warsztatowy, te sprawy. Na pierwszy rzut weźmiemy coś, co wielu z Was zastanawia, a mianowicie wyjeżdżamy na tor, pochylamy motocykl, podlatuje do nas mechanik. Co on wtedy robi? A co robi? Mianowicie, ma taki spray ze sobą, bierze i wkłada tutaj w osłonkę rurkę i smaruje łańcuszek sprzęgłowy. Co to jest ten łańcuszek sprzęgłowy? Nie? Zdejmiemy osłonę i zobaczymy, cóż to za licho jest. Osłona, bardzo szybki, prosty demontaż, a pod nią kryje się zębatka, sprzęgło, a na niej przenoszący napęd łańcuszek sprzęgłowy, jeden z dwóch, który często nam defektuje. To jest właśnie ta rzecz, która, jak mówimy, że strzeli łańcuszek sprzęgłowy, to jest właśnie ten łańcuszek. Jest on narażony na bardzo wysokie obroty silnika i temperaturę, ponieważ silnik mocno się nagrzewa, a poprzez wał i zębatkę ta temperatura przechodzi na ten łańcuszek. Łańcuszek, demontujemy cegiery, par, szybko, zębatka. Demontaż jest bardzo prosty. U mnie trochę za ciasny ten łańcuch, ale to poluźnimy go przed sezonem. Demontujemy bardzo szybko, często gęsto, jak nie wszyscy robimy to między biegami też. Zakładamy na jakiś tam śrubokręt i przeciągamy, sprawdzając, czy żadne z ogniwek się nie przycina, nie zacina. Ten akurat jest taki biały, bo cały klejący w nowym, to jest nowy łańcuszek w takim oryginalnym smarze. Sprawdzamy, czy są wszystkie ogniwka niepopękane. Dodatkowo bierzemy i go smarujemy. Czynność ta zajmuje dosłownie kilkadziesiąt sekund, więc jesteśmy w stanie ją wykonać między biegami. Koszt takiego łańcuszka to około 150 zł, ale zrywający się może napsuć dużo krwi, dlatego kontrolowanie go jest bardzo, bardzo ważne i czasami zerwanie się tego łańcuszka może nas kosztować utratę 3 punktów, co ja osobiście miałem w finale Mistrzostw Europy Juniorów. 2 razy zdefektowałem na prowadzeniu i pozbawiło mnie to, można powiedzieć, walki o podium, więc... No ale wtedy to były problemy niestety techniczne. Tak to wygląda. Łańcuszek ten jest dodatkowo jeszcze smarowany z magisterii olejowej. Tutaj wlewamy olej, w ramie znajduje się ten olej. Odkręcamy kranik, tym wężykiem leci sobie, kapie na zębatkę, a z tej zębatki jest ten olej przekazywany dalej na łańcuch i smarowany. Tak to wygląda. Jeżeli się podoba, piszcie w komentarzach, to rozbierzemy ten motor w drobny mak. Potem go złożymy, umyjemy, jeszcze raz rozbierzemy. Tak w kółko, jak to na żużlu. 5 minut jazdy, 5 minut zabawy, a cały dzień siedzenia w warsztacie i dłubania. Do zobaczyska, hej.